powstanie Hejna Miasta Środowego Polski. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie punktu 5. Informacje przewodniczącego Rady. W dniu wczorajszym odbyła się wspólna komisja. Na tej komisji mieliście Państwo okazję wpisać się do poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Ja tą listę jeszcze raz puszczę, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się dopisać jeszcze do komisji, to bardzo proszę. W dniu 21 maja 2012 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Pismo w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 19/276/2012 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania, tryb postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. Żeśmy już wcześniej taką uchwałę zmieniającą podjęli. Kolejne pismo wpłynęło 8 maja. Jest to doręczenie odpisu wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pismo dotyczy uchwały Rady Miejskiej dotyczącej, Szanowni Państwo, regulaminu placu zabaw i użytkowania tych placów zabaw. To jest procedura standardowa,
i musiała się zakończyć wyrokiem, natomiast my już żeśmy wcześniej też taką uchwałę podjęli, uchwałę zmieniającą, która te tematy wszystkie wyprostowała. Wpłynęło również 1 czerwca 2012 roku pismo od pana radnego Jacka Ziemińskiego. Przeczytam może krótko. Załączeniem przekazuję pismo radnego Jacka Ziemińskiego z dnia 28 maja 2012 roku dotyczące zwiększenia środków na wykonanie zadania budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Świeckiego w wysokości 28800 zł. Zauważyć należy, że w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 45 tysięcy zł. Ja pozwoliłem sobie przekazać to pismo do skarbnicy. Wiem, że tutaj już pan radny Ziemiński rozmowy w tej sprawie prowadził. Wiem, że pewne ustalenia zostały podjęte. Oczywiście przepraszam, bo pan skarbnik. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6, a mianowicie rozpatrzenia projektów uchwał. Uchwała nr 1 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytań? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Przy 17 głosach za, jednym wstrzymującym uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwały nr. roboczym 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie powiatowi średzkiemu pomocy rzeczowej w 2012 roku w zakresie przebudowy części drogi powiatowej nr 2410P ulicy Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej. Mamy do projektu tej uchwały poprawkę. Poprosimy wnioskodawców o wyjaśnienie treści tej poprawki. Poprawka dotyczy kwoty 5 zł, to właśnie to jest poprawką analityczną, że odjęliśmy, że suma pomocy dla powiatu wynosi 54 tysiące, a na sesji 23 lutego daliśmy pomocy w kwocie 1600, stąd różnica właśnie jest tych 5 zł. Dziękuję bardzo. Czy do treści tej poprawki państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do przegłosowania poprawki do uchwały nr. roboczym 2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do projektu uchwały nr. roboczym 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie powiatowi średzkiemu pomocy rzeczowej w 2012 roku w zakresie przebudowy części drogi powiatowej nr 2410P ulicy Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Jest pytanie. Pan radny Dopierała, bardzo proszę. Sprawa do pana przewodniczący. Panie naczelniku, mam pytanie o sprecyzowanie, od którego miejsca się rozpocznie ta kładka, czyli czy ona będzie od nowo powstałego ronda i do którego miejsca. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak wczoraj tutaj mówiliśmy, odcinek będzie od ulicy, od skrzyżowania, czyli od bezpiecznej strefy ronda przy ulicy Wehrhana do 10,5 metra za ulicą Władkową na długości 364 metrów od ulicy, od ronda przy ulicy Wehrhana. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr. roboczym 2 zaproponowaną poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Uchwała nr 282 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, nr 283. Do projektu tej uchwały wnioskodawcy zgłosili dwie poprawki. Poproszę zatem o omówienie tych poprawek. Szanowni Państwo, Wysoka Rada, w poprawce nr 1 dowoduje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 162 zł w rozdziale, w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w rozdziale 92-109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby i zwiększenia dokonuje się w związku z dzierżawą przez Ośrodek Kultury, Świetlice Wiejskie w Orszewie i Chudzicach. Po stronie wydatków w rozdziale 80-104 przedszkola dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3050 zł z przeznaczeniem na opłatę za ścieki, śmieci i telefony stacjonarne, internet w przedszkolu nr 3. W rozdziale 854-15 pomoc materialna dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2999 zł z przeznaczeniem na zasiłki szkolne. W rozdziale 92-116 muzea dokonuje się też przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 20 500 zł. Przenosi się zadania renowacja dachu i elewacji dworu na rewitalizację parku przy Muzeum Ziemi Śledzkiej w Koszuta. W dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdział 926-01 Obiekty Sportowe na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Nowe zadanie będzie brzmiało przygotowanie terenu pod pole namiotowe na kąpielisku miejskim obejmujące roboty ziemne, dodatkowe zasilanie energetyczne, skrzynka równostojąca trubieta. Zmiana nazwy ma na celu uszczegółowienie nazwy zadania inwestycyjnego oraz wynika z potrzeby wykonania dodatkowego zasilania energetycznego. W poprawce numer 2 dokonuje się zmian wspomnianych wczoraj na komisji. Tutaj w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 750-23 zapisuje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja Urzędu Miejskiego dla potrzeb monitoringu w kwocie 64 tysięcy zł. W celach porządkowych dokonuje się przesunięcie środków zabezpieczonych w rozdziale 80-101 szkoły podstawowe na zadanie inwestycyjnego pod nazwą budowa małego placu zabaw do realizacji przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Programem objęte są szkoły podstawowe w Jarosławcu i szkoła w Starkówcu Piątkowskim. Oraz w dziale 926 Kultura Fizyczna, Obiekty Sportowe dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 tysięcy w związku z dołożeniem środków do zadania pod nazwą wykonania oświetlenia boiska hokejowego o kwotę 30 tysięcy z kwoty 100 do 130 tysięcy zadanie zwiększa się w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. Dziękuję bardzo. Po kolei, Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. Otrzymaliście, nie mieliśmy 21 wersji zaproponowanej lokalizacji pola namiotowego, o którym była mowa na wczorajszych komisjach. Macie Państwo okazję w tej chwili Pana Dyrektora też o to zapytać, oczywiście, jeśli będzie taka wola. Ale proponuję najpierw przejść do poprawek, czy do przegłosowania tych poprawek. Czy do poprawki numer 1 Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie tej poprawki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 dotyczącej uchwały numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka o numerze 1 została przyjęta. Kolejna poprawka o numerze 2 dotycząca uchwały numerze roboczym 3. Czy do tej poprawki Państwo Radni macie pytania? Są pytania. Pan Radny Jackowiak, bardzo proszę. I Pan Radny Fra. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, zwiększenie o 30 tysięcy na takim zadaniu dla mnie to jest bardzo dużo. I co jest powodem tego zwiększenia o taką dużą kwotę? Dziękuję bardzo. Burmistrzu, proszę o odpowiedź. Pan Naczelnik, bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, wynika to z tego, że kiedy przygotowaliśmy projekt budżetu, a Państwo głosowaliście, mieliśmy wariant budowy oświetlenia, który miał się składać z sześciu słupów.
Ze względów głównie technicznych istniejącej trybuny między boiskiem piłkarskim a hokejowym to rozwiązanie zostało zmienione. Przy boisku hokejowym mają być postawione 4 słupy. W związku z tym, że będzie im mniej, one będą wyższe. Niestety przekłada się to na cenę i ten kosztorys, który opiewał na wersji, myśleliśmy, że zmieścimy się w kwocie 100 tysięcy, no niestety wzrósł, jak pokazał przetarg, no ta kwota jest po prostu wyższa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Frak, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam swoje pytanie. Modernizacja Urzędu Miejskiego dla potrzeb monitoringu. Wczoraj rozmawialiśmy na temat, czy ta kwota 64 tysiące to jest kwota, która wystarczy na zaspokojenie potrzeb związanych z monitoringiem, czy ten monitoring po prostu będzie, z tego co pan komentarz, siedziba, co wczoraj rozmawialiśmy na temat, będzie siedziba po prostu zmieniona. Czy ta kwota wystarczy i czy wtedy docelowo już ten monitoring po prostu tam, gdzie się znajdzie, to już będzie po prostu tam, że tak powiem, umiejscowione na stałe. Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, to odniosę się tylko jeszcze do kwestii samego monitoringu, czyli kamer. W trybie nagłym musieliśmy przesunąć środki finansowe na gimnazjum numer 1, bo tam była jakaś poważna awaria. Mam pytanie, czy też na komisji o tym rozmawialiśmy, ale żeby ta sprawa też nie uciekła. Ponawiam prośbę, aby środki finansowe również znalazły się, bo przeznaczyliśmy poprzednio na to gimnazjum. Na monitoring to, żeby się znalazły po prostu również na poprawę infrastruktury monitoringu w mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, poprosimy pana komendanta o odpowiedź. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. To jest kwota, która przeznaczona jest na remont tych pomieszczeń dotyczących monitoringu i przeniesienia z urzędu do budynku obok Wydziału Komunikacji całości Straży Miejskiej. I myślę, że dopóki ten budynek będzie stał, no to tam będzie docelowo monitoring się znajdował. To jest pomieszczenie prawie 30 metrów kwadratowych, także myślę, że na długi, długi czas nam starczy, jeśli chodzi o monitoring. A ta kwota, która 6 tysięcy była zabrana wcześniej, to z tego co pamiętam na komisji wczoraj było ustalone, że przy następnej sesji będzie te środki będą przesunięte na monitoring. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do poprawki numer 2 państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę, proponuję zatem przegłosować tą poprawkę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numerze 2 dotyczącej uchwały numerze roboczym 3, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy, szanowni państwo, do projektu uchwały o numerze roboczym 3 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2012. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Ja, szanowni państwo, chciałbym w tym momencie zapytać o omawiane wczoraj pole namiotowe. Jeśli można, pana dyrektora poprosić, żeby nam przybliżył temat tego pola. Państwo radni otrzymali mapkę, może więcej informacji. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałbym krótko o tym polu namiotowym. Otóż ta poprawka dotycząca tylko zmiany zadania, to jest po pierwsze, chodzi o to, że planowaliśmy na początku jakieś małe ogrodzenia, jakieś małe boksy, żeby to jakoś wyglądało estetycznie, ale okazało się, że są ważniejsze potrzeby, że trzeba zasilić kolejne miejsce na kąpielisku, gdzie będzie blisko stała scena i dlatego, nie prosząc o dodatkowe środki, postanowiłem zmienić tylko nazwę i dopisać tą dużą skrzynkę prądową i w ten sposób zapewnić to nagłośnienie. Natomiast pole namiotowe usytuowane tak, jak państwo radni mają mapki przed sobą, to jest za boiskiem do piłki plażowej i będzie to funkcjonowało tylko w taki sposób, że człowiek, który obsługuje u mnie wypożyczenie sprzętu sportowego, będzie miał tą kasę fiskalną, a wszyscy, którzy będą chcieli się rozbić na takim polu i korzystać z prądu, z naszych umywarek, pryszniców, ciepłej wody i tak dalej, to są zatwierdzone cenniki i wtedy przychodzi do pani, która obsługuje ten sprzęt, wynajmuje
mówi, co tam chce, czy chce być jedną dobę, czy dwie dobę, czy postawi namiot, czy będzie tam 10 osób, czy 5 osób. Jest to, dostaje paragon fiskalny i w ten sposób korzysta z naszego pola namiotowego. Jest w tej chwili już teren zniwelowany. Skrzynki prądowe stoją. Każda skrzynka zawiera 8 gniazdek, czyli praktycznie jednocześnie 24 takie podmioty, jednostki mogą się jednocześnie podłączyć i korzystać z tego prądu. Cennik jest zatwierdzony i znany Państwu Radnym, także od tego roku, to jest praktycznie już gotowe, także od 18, jak tylko sezon letni się rozpocznie, to w ten sposób będzie działało to pole namiotowe. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to tak, bo widzę, że Pan Radny się zgłasza, Pan Radny dobierał, a też chciał zadać... Bardzo proszę. No, bardzo proszę, Panie. Pan Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Panie Doktorze, dzisiaj akurat byłem tam w okolicach jeziora na ćwiczenia Waszych Straży Pożarnych. Także chciałem się tylko zapytać tak, ten teren jest zniwelowany, to widzieliśmy, będzie rozwieszona trawa, czyli taki porządny po prostu podbudowa. Zastanawiam się, czy nie fajnie by było takiego troszeczkę plażowego piaseczku tam rozsypać, żeby tak to było czyściej, bardziej estetycznie, ale to albo będzie trawka, albo ten piaseczek. A jesteśmy w okolicach tego pola namiotowego, no ale teren ogólnie przy jeziorze, mam pytanie, jest to boisko do siatkówki, no padło tutaj takie zdanie, że być może te trybuny tutaj do tej siatkówki i tak dalej, jak Pan Dyrektor tak ocenia? Nie, tylko zadam może pytanie, a Pan Dyrektor po prostu mi odpowie. Ja tylko chciałem się zapytać, czy jest w ogóle koncepcja opracowana tutaj zagospodarowania również tego terenu tutaj przy tym polu namiotowym, czy dalej, boisko do siatkówki i tak dalej. Troszeczkę to ognisko tam w tej chwili weszło w kolizję z tą drogą, także to też troszeczkę dojazdową, troszeczkę tam nie komponuje tak za bardzo, dlatego tak, jeżeli można, to chciałbym po prostu uzyskać odpowiedź. Całościowej jakby koncepcji nie ma. Tam jest przede wszystkim droga przejazdowa. Ta droga przejazdowa musi być. A jeszcze trzeba pamiętać o takiej drobnostce, o której ostatnio nie wspomniałem na sesji, że musimy pamiętać również, że w tym lasku, w tych haszczach mamy ostoję słowików, która jest też pod ochroną i tam też jest ciężko cokolwiek zrobić, że ten teren jest ograniczony. Jak będą, są pomysły, żeby przerzedzić trochę ten lasek i może tam z tymi namiotami do środka wchodzić, ale to są jakby takie tylko na razie w sferze pomysłów. Nie wiem, co tam... Tu jesteśmy cały czas, rozpoczynamy nasze czyszczenie i prace najważniejsze od strony tutaj tamy, bo teraz jest ten pozgląd, zrobiony, to jest ta dróżka. Wnętrze budynku jest poprawione, teraz będą te pomosty jeszcze. Także od tej strony posuwamy się jakby w stronę tego lasku, natomiast ta koncepcja do końca zagospodarowania jakby nie funkcjonuje, nie istnieje jeszcze, bo tam już za bardzo nie ma czego zagospodarować. Każdy ten skrawek wolnego placu został w tym momencie już jakby zagospodarowany. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ta droga, która w tej chwili na tej mapie przebiega jakby przez środek tego pola, Pan Radny chciał zadać to pytanie, tak? Ale jeszcze zapytam. Ta droga, która przebiega przez środek tego pola, czy ona będzie jakby przesunięta ewentualnie gdzieś z boku, czy ona będzie tak sobie przebiegała? Nie, skrzynki prądowe są po dwóch stronach. Tam po prostu muszę zostawić przejazd. Tam jest na tyle miejsca, że wystarczy i na namioty, a jak trzeba będzie z jakimś pojazdem większym przejechać, to musimy tam tę drogę po prostu zostawić, bo tam nie ma innej. Nie ma innej. To jest taka jedyna droga, która pozwala poruszać się w koło. Nie, trybun to nie tam. Trybun to przy boiskach do siatkówki. To trochę bliżej jest, w lasku, na skarpie. Pan Radny Frag jeszcze ma pytanie, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Panie Dyrektorze, no wracając do tej drogi, która przebiega przez to pole namiotowe, tak akurat się składa, że dzisiaj mieliśmy ćwiczenie na akwenie wodnym z naszą łodzią motorową i tam po prostu jest stanowisko nasze do wodowania tej łodzi motorowej. To nie jest to stanowisko. To, ale tam się, jeżeli nie jest, no to ale ja Pana informuję, że tam się wodujemy, że tak powiem. Tak. I naszymi wozami bojowymi musimy do końca tego parku dojechać, objechać i wjechać przez tą... Dlatego zapewniam, że przejazd tej drogi będzie zapewniony. No. Ta droga troszeczkę tam bym powiedział, że wymaga, że tak powiem, troszeczkę uporządkowania, dlatego że gałęzie, które tam rosną i drzewa po prostu są zbyt blisko i te wozy bojowe nasze duże po prostu, które ciągną tą łódź, nie przyjadą tam. Znaczy jest przyjadą, ale jest kłopot, powiem tak. A wracając do tego, no nie wiem, no my się tam wodujemy. Będzie pole namiotowe i straż pożarna tam również się będzie wodować, także
No być może będzie jakieś inne nam wskazane miejsce, gdzie my będziemy mogli po prostu podjechać, ale to musi być tak zachowane, żeby po prostu, żeby tu nie było kolizji między tymi, którzy tam będą wypoczywać, a między służbą, która ma nieść w razie czego oczywiście w jakiejś poważniejszej sytuacji po prostu pomoc, tak? Także to są, no, wiadomo o co chodzi, że to są priorytety pewne, życie ludzkie czasami jest bardzo, bardzo tutaj istotnym elementem, na pewno jest istotnym elementem, ale chodzi o szybki dojazd, tak? Także tam jest taka kolizja tutaj w tym momencie. Nie, ale ja myślę, że nie będzie kolizji. Ja ze swoją motorówką woduję się jutro i to jest normalne miejsce przy tej przystani. Tutaj z tego miejsca proszę strażaków, żeby korzystali. To jest najłatwiej dostępne i najbliżej. Nie potrzeba tą drogą tak daleko się pchać. Łatwość i dostępność jest właśnie cofania wózkiem i spuszczania tej motorówki do wody. Ja to będę jutro właśnie robił ze swoją motorówką. Ja myślę, że może to być to samo miejsce, dlatego się zgodzimy. Powinniście oczywiście Państwo między sobą jak gdyby tutaj uzgodnić, tak. Bo no, oczywiście wiadomo, że jest komendant straży, który po prostu do Państwa pewnie wystąpi ewentualnie z jakimś... Mamy uzgodnione i współpracujemy nawet. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy tak jeszcze Pan Radny dopierał? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jak się zapytał o ogrodzenie, które w tym roku zostało wykreślone? Panie Dyrektorze, czy w przyszłym roku to ogrodzenie jednak powstanie? I rozumiem, że motorówkę swoją ma Pan na myśli motorówkę Osiru. No to taka prawda. Tak, oczywiście, że tu chodzi o motorówkę Osiru. Po prostu ona będzie już wykorzystana po raz pierwszy podczas ustawiania tych bojek na sobotni triatlon i dlatego musimy się przymierzyć do hodowania, spróbować przygotować się do rozstawiania bojek, a triatlon jest w sobotę, musimy to wszystko wykonać. A drugie pytanie? Ogrodzenie. Aha, ogrodzenie. Ja nie miałem na myśli wielkiego 220 ogrodzenia. Ja miałem na myśli płotki, boksy stanowiskowe, żeby rodzaj intymności stworzyć temu namiocikowi, który wstanie. Ale to ogrodzenie dla mnie teraz nie jest konieczne, ponieważ przyczepa kempingowa może tam stanąć, namiot może być większy, może być mniejszy. Ja bym z tego ogrodzenia po prostu zrezygnował. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, podać pytanie jeszcze, korzystając z okazji, że Pan Dyrektor jest przy mikrofonie. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Pani Panów Radnych ma jeszcze pytania do uchwały o numerze rocznym 3? Pytań nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 3 z zaproponowanymi poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 4 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska na lata 2012-2027. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 4? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. 18 głosach za. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały nr 5. Zmieniającej uchwałę nr 34 przez 555 łamane przez 2009 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Wielkopolska. Szanowni Państwo, do projektu tej uchwały Śledzka Lewica wnosi poprawkę. Poprawka będzie polegała na tym, aby obniżyć planowany wymiar godzin do 24 dla wszystkich trzech grup, czyli w paragrafie trzecim proponuje się wprowadzić zmianę dla pedagoga szkolnego w ilości 24 godzin, punkt drugi, paragraf trzeci logopedy szkolnego w ilości 24 godzin i punkt trzeci psychologa szkolnego w ilości 24 godzin. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni mają pytania? Pytań nie widzę. Mamy zatem poprawkę. Szanowni Państwo, czy do projektu tej poprawki radni mają pytania? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie tej poprawki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki do uchwały nr 5? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. 18 głosach za. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy zatem do głosowania uchwały numerze roboczym 5 z zaproponowaną poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numerze roboczym 5? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym 18 głosach, przepraszam, za. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do uchwały numer roboczym 6, chciałbym Państwu przedstawić procedurę głosowania, według której będziemy wybierać członków komisji. Przypominam, że na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji radni mieli okazję zapisać się do poszczególnych komisji. Dzisiaj również Państwo radni mieli okazję dopisać się do listy do poszczególnych komisji. Pani radna Markiewicz dzisiaj jest nieobecna, ale złożyła ustne oświadczenie, że chce uczestniczyć w pracach Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Przypomnę teraz Państwu i przedstawię zasady procedury głosowania. Zgodnie z nowym statutem Gminy Środa Wielkopolska powołane zostały następujące stałe komisje rady. Komisja Rewizyjna, Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty i Sportu, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Kultury i Nazewnictwa i Komisja Infrastruktury. Zachodzi więc konieczność powołania nowych składów osobowych wyżej wymienionych komisji. Chciałbym Państwa poinformować, tak jak już wcześniej powiedziałem, że mieliście Państwo okazję się wpisać na te listy. No i mam nadzieję, że te deklaracje podtrzymujecie. Oczywiście za każdym razem będę Państwa pytał o to. Nie ma takiej sytuacji, że liczba członków komisji przekracza 10, a więc dopuszczalną statutem liczbę członków komisji. Zatem proponuję przegłosować te składy komisji en bloc, chyba że Państwo jeszcze w trakcie będziecie chcieli się dopisać i taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeżeli tak będzie, no to oczywiście każdego członka komisji będziemy musieli po prostu przegłosować oddzielnie. Na tą chwilę takiej sytuacji nie ma. Pana radnego dopierałem. Poproszę o przeczytanie członków poszczególnych komisji, osób, które zapisały się do nich. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chętni do uczestniczenia w komisji rewizyjnej pan Sylwester Stachowiak, Bogusław Makowski, pani Banaszek Barbara i Mogłowska Elżbieta. Chętni do Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów pani Zuzanna Markiewicz, pan Paweł Wulek, pan Ziembiński Jacek, Rafał Wieruczewski, Rafalska Krystyna, Elżbieta Małgowska, Róża Fąskowiak i pani Banaszek Barbara. Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Jackowiak Mirosław, pan Sobczak Marek, pan Makowski Bogusław i Andrzej Kobierski. Zanim czytam jeszcze kolejnych, ja mam taką prośbę do Biura Rady, aby taką listę członków dla każdego z radnego po uchwaleniu Biuro Rady przygotowało i tak, żeby każdy radny otrzymał taką listę. Komisja Oświaty i Sportu, pan Paweł Wuler, pan Frach Jarosław, pan Andrzej Kobierski, pan Ireneusz Kubiaczyk, pan Sylwester Stachowaj, pan Marek Sobczak, pan Rafał Wieruszewski i pan Bogusław Makowski. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, pani Zuzanna Markiewicz, pan Wojciech Stalec, pan Piotr Mieloch, pan Rafał Piechowiak, Elżbieta Małgowska, Róża Frankowiak i pani Banaszek Barbara. Komisja Kultury i Nazewnictwa, pan Wojciech Stalec, Frach Jarosław, Dopierała Paweł, Andrzej Kobierski, Dariusz Węglowiak i Piotr Mieloch. Komisja Infrastruktury, pan Paweł Buler, Jacek Ziembiński, Dopierała Paweł, Frach Jarosław, Wojciech Stalec, Marek Sobczak, pan Rafał Wieruszewski, Rafał Piechowiak i pani Róża Frąckowiak. Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że
głosowanie zarówno na członków poszczególnych komisji, jak i na przewodniczącej komisji z głosowaniem jawnym. I w tej chwili poproszę o wyrażenie woli na udział w pracach komisji. Muszą radni wyrazić osobne. Tak. Dobrze, Szanowni Państwo. Jeszcze pytanie takie, czy ktoś z Państwa chce się jeszcze dopisać? Zgłosić swój akces do pracy w jakiejś komisji? Do komisji rewizyjnej, Szanowni Państwo, zgłosił akces, tak jak przeczytał Pan Radny Dopierała, Pan Przewodniczący, Pan Sylwester Stachowiak. Czy Pan Sylwester Stachowiak wyraża zgodę? Wyraża. Czy Pan Radny Bogusław Makowski wyraża zgodę? Czy Pani Radna Barbara Banaszek wyraża zgodę? Czy Pani Radna Elżbieta Małgowska wyraża zgodę? Dobrze. Czyli mamy skład komisji rewizyjnej. Proponuję zatem przegłosować ten skład. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu komisji rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Komisja rewizyjna została przegłosowana. Członkowie tej komisji oczywiście. Kolejna komisja. Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Skład tej komisji pozwolę sobie odczytać jeszcze raz. Pani Zuzanna Markiewicz wyraziła zgodę już wcześniej. Pan Paweł Wuler, czy wyraża zgodę? Pan Jacek Ziemiński, czy wyraża zgodę? Pan Rafał Wieluszewski, czy wyraża zgodę? Dziękuję. Pani Krystyna Rachwalska wyraża zgodę. Pani Elżbieta Małgowska wyraża zgodę, pani Róża Frąckowiak wyraża zgodę i pani Barbara Banaszak wyraża zgodę. Proponuję zatem przegłosowanie składu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu komisji? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zaproponowany skład Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów został przyjęty jednogłośnie. I kolejna komisja, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tutaj swój akces zgłosił następujące osoby. Jednocześnie będę się pytał o wyrażenie woli, chęci pracy w tej komisji. Pan radny Mirosław Jackowiak wyraża zgodę. Pan radny Marek Sobczak wyraża zgodę. Pan radny Bogusław Makowski wyraża zgodę. Pan radny Andrzej Kobierski wyraża zgodę. Proponuję zatem przegłosować skład tej komisji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zaproponowany skład komisji został przyjęty jednogłośnie. Kolejna komisja, Oświaty i Sportu. Akces do pracy w tej komisji zgłosiły następujące osoby. Pan Paweł Wulert, jednocześnie pytam się, czy wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Pan radny Jarosław Rach wyraża zgodę. Pan radny Andrzej Kobierski wyraża zgodę. Pan radny Ireneusz Kubiaczyk wyraża zgodę. Pan radny Sylwester Stachowiak wyraża zgodę. Pan radny Marek Sobczak wyraża zgodę. Pan radny Rafał Wieruszewski wyraża zgodę. I pan radny Bogusław Makowski wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Proponuję zatem przegłosować skład osobowy tej komisji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu Komisji Oświaty i Sportu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zaproponowany skład Komisji Oświaty i Sportu został przyjęty jednogłośnie. Kolejna komisja, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Tutaj swój akces zgłosiły następujące osoby. Pani Zuzanna Markiewicz. Pan zgłosiła oczywiście i zgłosiła chęć udziału w tej komisji. Pan radny Wojciech Starc wyraża zgodę. Moja skromna osoba, pan radny Mieloch też wyraża zgodę do pracy w tej komisji. Pan radny Rafał Biechowiak wyraża zgodę. Pani Elżbieta Małgowska
Wyraża zgodę pani radna Róża Frąckowiak. Wyraża zgodę pani radna Barbara Banaszak. Wyraża zgodę. Proponuję zatem o przegłosowanie składu osobowego tej komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zaproponowany skład został przyjęty jednogłośnie. I kolejna komisja, Komisja Kultury i Nazewnictwa. Tutaj akces zgłosiły następujące osoby. Pan radny Wojciech Stalec wyraża zgodę na pracę w komisji? Wyraża. Pan radny Jarosław Frach wyraża zgodę. Pan radny Paweł Dopierała wyraża zgodę. Pan radny Andrzej Kobierski wyraża zgodę. Pan radny Dariusz Węcławiak wyraża zgodę. I moja skromna osoba Piotr Mieloch również wyraża zgodę na pracę w tej komisji. Proponuję zatem przegłosować skład osobowy Komisji Kultury i Nazewnictwa Ulic. Przepraszam, nazewnictwa bez ulic, wszelakiego nazewnictwa tam jest. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego składu osobowego tej komisji? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zaproponowany skład został przyjęty jednogłośnie. I ostatnia komisja, Komisja Infrastruktury. Tutaj akces do pracy w tej komisji zgłosił następujący radny. Pan radny Paweł Uller wyraża zgodę na pracę w tej komisji. Dziękuję. Pan radny Jacek Ziembiński. Dziękuję. Pan radny Paweł Dopierała. Dziękuję. Pan radny Jarosław Frach. Dziękuję. Pan radny Wojciech Stalec. Dziękuję. Pan radny Marek Sobczak. Dziękuję. Pan radny Rafał Wieruszewski. Dziękuję. I pan radny Rafał Piechowiak. Przepraszam, jeszcze jest pani radna Róża Frąckowiak. Czy wyraża zgodę na pracę? Dziękuję. Poznaliśmy skład osobowy tej komisji. Proponuję przegłosować go oczywiście. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiego składu osobowego Komisji Infrastruktury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Skład osobowy Komisji Infrastruktury został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo, zarządzam 5 minut przerwy. Mam radę, Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie głosowań. W tej chwili będziemy głosować kandydatury na przewodniczących poszczególnych komisji. Oczywiście przypomnę, Szanowni Państwo, że wygrywa kandydatura, która uzyska największą ilość głosów. To myślę, że jest jasne. Ja będę pytał poszczególnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na przewodniczenie poszczególnym komisjom, jeśli ich oczywiście kandydatury zostaną zaproponowane. Państwo macie możliwość zgłoszenia kandydatur na przewodniczących. I przystępujemy, Szanowni Państwo, do zgłaszania tych kandydatur. Proponuję zrobić to po kolei na poszczególne komisje, na przewodniczących poszczególnych komisji. I pierwsza komisja, komisja rewizyjna. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji rewizyjnej, bądź przewodniczący. Kandydatura pani Barbary Banaszak. Czy pani Barbara Banaszak zgadza się na kandydowanie? Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie kandydatury pani radnej Barbary Banaszak na przewodniczącą Komisji Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 19 głosach za, kandydatura pani Barbary Banaszak została przyjęta. Gratuluję. I kolejna komisja. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego
bądź przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Czy pani radna Róża Frąckowiak zgadza się na kandydowanie? Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Innych kandydatów nie widzę. Proponuję zatem o przegłosowanie tej kandydatury. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem kandydatury na przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów pani radnej Róży Frąckowiak? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymujących, 19 za, kandydatura. W 18 głosach za, kandydatura została przyjęta. Kolejna komisja, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. Ja zgłaszam kandydaturę pana radnego Jackowiaka. Czy pan radny Jackowiak wyraża zgodę na kandydowanie? Nie wyraża zgody, dziękuję. Czy są inne kandydatury? Proszę wyraźnie głośno. Czy pan radny Bogusław Makowski wyraża zgodę na pracę i kandydowanie na przewodniczącego tej komisji? Wyraża zgodę. Czy są inne kandydatury? Innych kandydatur nie widzę. Proponuję zatem przegłosować kandydaturę pana radnego Bogusława Makowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy 2 głosach wstrzymujących, 17 za, kandydatura została przyjęta. Szanowni Państwo, teraz Komisja Oświaty i Sportu. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. Czy pan radny Rafał Wieruszewski zgadza się? Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Innych kandydatur nie widzę. Proponuję zatem przegłosować kandydaturę pana radnego Rafała Wieruszewskiego na przewodniczącego Komisji Oświaty i Sportu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy 2 głosach wstrzymujących, 17 głosach za, kandydatura pana radnego Rafała Wieruszewskiego na przewodniczącego Komisji Oświaty i Sportu została przyjęta. Kolejna komisja, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego bądź przewodniczącą tej komisji. Elżbieta Małgorzata. Czy pani radna Elżbieta Małgorzata zgadza się? Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Innych kandydatów nie widzę. Proponuję zatem przegłosować kandydaturę pani radnej Elżbiety Małgorzatej na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw?
widzem, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za. Kandydatura pani radnej Elżbiety Małgowskiej na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia została przyjęta. Kolejna komisja, Komisja Kultury i Nazewnictwa. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. Czy pan radny Stalec zgadza się? Kolejna kandydatura, pan Dariusz Węcławiak. Czy pan Dariusz Węcławiak zgadza się? Okay. Mamy zatem, szanowni państwo, dwie kandydatury. Pana radnego Wojciecha Stalca i pana radnego Dariusza Węcławiaka. Zatem zachodzi konieczność głosowania. Przypomnę, że przewodniczącym tej komisji zostanie osoba, która uzyska największą ilość głosów. W kolejności zgłoszona była najpierw kandydatura pana radnego Stalca, zatem proszę o przegłosowanie tej kandydatury. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem kandydatury pana radnego Wojciecha Stalca na przewodniczącego Komisji Kultury i Nazewnictwa? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dobrze. Szanowni państwo, mamy zatem 12 głosów za tą kandydaturą i 8 głosów wstrzymujących. Kolejna kandydatura. Kandydatura pana Dariusza Węcławiaka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę czy... Szanowni państwo, szanowni państwo, stosunek głosów obydwu kandydatur jest następujący. Pan Wojciech Stalec 11 głosów za, zatem ta kandydatura przechodzi. Pan radny Dariusz Węcławiak 6 głosów za. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, stwierdzam, że na przewodniczącego Komisji Kultury i Nazewnictwa został wybrany pan radny Wojciech Stalec. Kolejna komisja, szanowni państwo, Komisja Infrastruktury. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. Pan radny Dopierała się zgadza. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Jarosław Frach. Czy pan Jarosław Frach się zgadza? Dziękuję. Podobna sytuacja. Będziemy, szanowni państwo, w tej chwili głosować. Wygrywa oczywiście osoba, która otrzyma większą ilość głosów za, tak jak w poprzednim wypadku.
Państwo. Kto zatem jest za przyjęciem kandydatury pana radnego Pawła Dopierały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Proszę teraz o przegłosowanie kandydatury pana Jarosława Fracha. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, pan radny Dopierała uzyskał 11 głosów za, pan Jarosław Frach uzyskał tych głosów 6, zatem przewodniczącym Komisji Infrastruktury zostaje pan radny Paweł Dopierała. Wybraliśmy, Szanowni Państwo, przewodniczących poszczególnych komisji. Będziemy teraz głosować całość uchwały. Pozwolę sobie treść tej uchwały przeczytać. Uchwała o numerze roboczym 6 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz ich przewodniczących. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i 2 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 ze zmianami oraz paragraf 68 ust. 2 i 71 Statutu Gminy Środa Wielkopolska Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujące osoby. Barbara Banaszak, Makowski Bogusław, Makowska Elżbieta, Stachowiak Sylwester. Na przewodniczącego komisji powołuje się panią Barbarę Banaszak. Paragraf 2, punkt 1. Skład Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów powołuje się następujące osoby. Pani Barbara Banaszak, pani Róża Frąckowiak, pani Elżbieta Małgowska, pani Zuzanna Markiewicz, pani Krystyna Rachwalska, pan Rafał Wieruszewski, pan Paweł Wulert i pan Jacek Ziembiński. Na przewodniczącego komisji powołuje się panią Różę Frąckowiak. Paragraf 3, punkt 1. Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się następujące osoby. Pan Mirosław Jackowiak, pan Bogusław Makowski, pan Marek Sobczak, pan Andrzej Kobierski. Na przewodniczącego komisji powołuje się pana Bogusława Makowskiego. Paragraf 4, punkt 1. Skład Komisji Oświaty i Sportu powołuje się następujące osoby. Pan Frach Jarosław, pan Kobierski Andrzej, pan Kobierczyk Ireneusz, pan Makowski Bogusław, pan Sobczak Marek, pan Stachowiak Sylwester, pan Wieruszewski Rafał, pan Paweł Wulek. Na przewodniczącego komisji powołuje się pana Rafała Wieruszewskiego. Paragraf 5, punkt 1. Skład Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia powołuje się następujące osoby. Pani Barbara Banaszak, pani Róża Frąckowiak, pani Elżbieta Małgowska, pani Zuzanna Markiewicz, pan Mieloch Piotr, pan Rafał Piechowiak, pan Starec Wojciech. Na przewodniczącą komisji powołuje się panią Elżbietę Małgowską. Paragraf 6, punkt 1. Skład Komisji Kultury i Nazewnictwa powołuje się następujące osoby. Pan Paweł Dopierała, pan Frach Jarosław, pan Kobierski Andrzej, pan Mieloch Piotr, pan Stalec Wojciech, pan Węsławiak Dariusz. Na przewodniczącego komisji powołuje się pana Wojciecha Stalec. Paragraf 7, punkt 1. Skład Komisji Infrastruktury powołuje się następujące osoby. Pan Paweł Dopierała, pan Frach Jarosław, pani Róża Frąckowiak, pan Piechowiak Rafał, pan Sobczak Marek, pan Stalec Wojciech, pan Wieruszewski Rafał, pan Bulet Paweł, pan Ziembiński Jacek. Na przewodniczącego komisji powołuje się pana Rafała Wieruszewskiego. Paragraf 8.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Środa Wielkopolska. Paragraf 9 tracą moc uchwały nr 1/4/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz ich przewodniczących. Uchwała o numerze 1/5/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa ulic oraz jej przewodniczącego. Uchwała o numerze 3/25/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i uchwała nr 4/31/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i paragraf 11. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy. Czy do projektu tej uchwały Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za, uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały. Państwo Radni otrzymaliście nową wersję tej uchwały. W związku z dyskusją, Szanowni Państwo, która się odbyła wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji, poprosimy może Panią Mecenas o wyjaśnienie jak gdyby zasady określenia zakresu działania tej komisji, czyli dlatego oczywiście, że nie może to być po prostu jednym słowem ujęte, tylko ten zakres jest przepisami prawa i dlatego po prostu dyskusja wczorajsza, którą żeśmy odbyli, ona częściowo nie mogła być dzisiaj wprowadzona do treści tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, w zakresie działania musi być wskazane przynajmniej konkretnie konkretne prace, którymi będzie zajmowała się komisja. Nie może to być, powiedzmy, zdawkowo ujęte jednym zdaniem, czy do spraw, na przykład Komisji Oświaty, należą sprawy związane z oświatą. To jest po prostu niedopuszczalne, zresztą orzecznictwo na ten temat jest dość bogate. Stąd też przynajmniej w kilku zdaniach musi być rozbudowany ten zakres prac komisji. I wydaje mi się, że to, co Państwo zaproponowaliście z małymi poprawkami, jest poprawne pod względem prawnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te drobne poprawki, które były zgłaszane na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, one zostały tutaj naniesione i oczywiście postaraliśmy się tutaj także o to, aby w przypadku poszczególnych komisji było jak gdyby takie zdanie, które mówi o tym, żeby ten bardzo szeroki zakres prac te komisje mogły wykonywać. Czy do projektu tej uchwały, nowej wersji uchwały nr 7 Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 8. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Konopnickiej 3. Również wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji odbyła się dyskusja dotycząca tych stawek. Wyjaśnialiśmy, że dotychczas podejmowaliśmy uchwały, które proponowały 90% bonifikatę, jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste, o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na których są posadowione budynki jednorodzinne. Także proponuję do tej uchwały, do paragrafu pierwszego wprowadzić tenże zapis. Dobrze.
uchwała, jak się okazuje. Ale myślę, że ta zasada powinna zostać zachowana przynajmniej do czasu uzgodnienia stanowiska Wysokiej Rady. Może poprosimy o kilka słów wyjaśnienia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, to jest bliźniacza uchwała, do której Państwo podejmowaliście. Różnica jest tylko taka, że tam o tych wcześniejszych, które były tam, nie wiem, 2-3 sesje temu, to była pod inwestycyjne cele. Natomiast tutaj mamy mieszkaniówkę i 2 lata wstecz i rok wstecz była ta bonifikata wynosiła 90%. Także jeżeli chcemy traktować w ten sam sposób teraz mieszkańców, no to musiałoby to być też 90%. Nie? Chyba, że zaczekamy tym stanowiskiem, o czym wczoraj na komisji była dyskusja. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś inne propozycje? Pan radny, pan co? Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado, wydaje mi się, że dzisiaj powstała Komisja Infrastruktury i myślę, że taki głos już był wczoraj na komisji, że niech ta Komisja Infrastruktury zastanowi się i zaproponuje całościowe stanowisko we wszystkich kwestiach dotyczących bonifikat i wtedy myślę, będzie można już według tego stanowiska, czy biorąc pod uwagę to stanowisko, postępować. Także taki jest mój wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny zgłasza jakiś formalny wniosek? Czy to był tylko taki głos? Ale co? Nie słyszałem. Jeśli chodzi o samą uchwałę, no to trudno mi tutaj wyrokować, czy jak to zrobić. To już panowie w prezydium wiecie najlepiej. Natomiast wydaje mi się, że warto by było całościowo się pochylić nad problemem i uważam, że najlepszym do tego miejscem jest nowo powstała Komisja Infrastruktury. Tak jest i taka jest moja tutaj sugestia. Natomiast nie zgłaszam formalnego wniosku, bo nie wiem, czego miałby wyglądać, więc tutaj nie próbuję jakby. No pan radny może zgłosić wniosek o wycofanie tej uchwały w ogóle. Jeżeli państwo radni przy. No bo nie ma innej możliwości, bo możemy albo ją odrzucić, albo pan radny zgłosi wniosek o wycofanie, wtedy przegłosujemy pana wniosek. Albo podamy tutaj procent bonifikaty, czyli wtedy będziemy głosować. Ja myślę, że ta jedna uchwała tutaj wielkiego wyłomu nie uczyni w jakiejś całościowej polityce gminy, którą nakreśli Komisja Infrastruktury, więc żeby ktoś, kto złożył, zanim myśmy wpadli na ten pomysł, nie poczuł się pokrzywdzony, to nie ma sensu tego utrącać. Natomiast myślę, że każdą, bo powinniśmy tak, tutaj mój apel do nowo powstałej Komisji Infrastruktury o pilne zajęcie się tym problemem, tak aby inne, następne tego typu wnioski jakby mogły wejść pod obrady Rady już po przygotowaniu takiego stanowiska i po jakby na podstawie tego stanowiska rozpatrywania tych uchwał. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że można to potraktować jako wniosek do Komisji Infrastruktury, aby apel do Komisji Infrastruktury, aby tą sprawą się zajęła. Dobrze, Szanowni Państwo. Zatem z mojej strony, Szanowni Państwo, jest propozycja udzielenia 90% bonifikaty. Jeśli Państwo macie jakieś inne propozycje, to bardzo proszę, bądź ewentualnie pytania o tej uchwały. Pan radny dopiero raz. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, sądzę, że powinniśmy w tym konkretnym przypadku, który został wniosek złożony wcześniej przed propozycją Pana Radnego Węcławiaka, abyśmy po prostu wzięli i potraktowali tego wnioskodawcę, tak jakbyśmy traktowali do tej pory mieszkańców, czyli udzielili tej bonifikaty 90% ze względu, że to jest ewidentnie budynek mieszkalny, nie jest tam prowadzona żadna działalność gospodarcza i przyznali tą bonifikatę, a później na Komisji Infrastruktury zajęli się już sprawą po prostu całościową. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały? Zatem proszę o przegłosowanie uchwały nr roboczym 8 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty o dopłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Konopnickiej 3 i w paragrafie pierwszym
Ciebie paragraf pierwszy otrzyma brzmienie tej uchwały. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty w opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Konopnickiej 3 stanowiącej w ewidencji gruntów działkę nr 666 obszaru 0,0471 hektara objętej księgą wieczystą P01D łamane przez 00008719 łamane przez 1 jako własność gminy Środa Wielkopolska będącej w użytkowaniu wieczystym pana Andrzeja Spychalskiego. Pozostałe paragrafy zostają bez zmian. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, uchwała nr roboczym 9 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela przyległej nieruchomości działki położonej w Koszutach. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały o numerze roboczym 9? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały numerze roboczym 10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów z panem Tadeuszem Pietrzykiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kilińskiego 22 a przez 1. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numerze roboczym 10? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała numerze roboczym 11 została wycofana. Projekt uchwały numerze roboczym 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów z panem Zenonem Kaczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Zenon Kaczkowski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów 32. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numerze roboczym 12? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały numerze roboczym 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów z panem Mirosławem Mikołajczakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Niedziałkowskiego 7B przez 22. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer roboczym 13? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały numer roboczym 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów z panem Dariuszem Korneckim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej osiedle Jagiellońskie 3/8. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 14? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeden głos wstrzymujący, 18 głosów za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały numer roboczym 15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów z panem Dariuszem Korneckim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej, osiedle Jagiellońskie 3/8. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 15? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 18 głosach za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały numer roboczym 16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej z panem Czesławem Dajerling zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej 36/2. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 16? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Przy 17 głosach za, 1 wstrzymującym uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej z panem Jackiem Wodarczykiem za mieszkanie w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej 36A/3. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę, przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 17, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 głosach za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej z panem Jackiem Kurczakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej 36A/9. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytanie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 18, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 głosach za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej z panem Jerzym Rejniakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej 36A/11. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę, przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 19, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 głosach za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej z panem Mirosławem Mańczakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Brodowskiej 36A/17. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytanie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, podjęciem uchwały nr 20, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 głosach za, uchwała została podjęta. Kolejna uchwała nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Ligą Gniotowską zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Dolnej 15. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 21, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 głosach za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Jarosławem Pawlaczykiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana to przez 19. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę, przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 22, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę się skupić na sesji. Jeszcze raz. Kto jest za podjęciem uchwały nr 22? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymujących, 17 za, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Marianem Nowickim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskim przy ulicy Rejtana 2/41. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 23, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 17 za, uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego z panem Markiem Bartową zamieszkałem się w Wielkach Wielkich przy ulicy Poznańskiej 45. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 24, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. W jednym głosie wstrzymującym, 17 za, uchwała została podjęta.
Kolejny projekt uchwały nr roboczym 25 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Środa Wielkopolska. Proponowana nazwa ulicy to ulica Księdza Jana Krajewskiego. Czy do projektu tej uchwały Państwo Radni macie pytanie? Pytanie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr roboczym 25? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr roboczym 26 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Środa Wielkopolska. Proponowana nazwa ulicy to ulica Księdza Jerzego Popiełuszki. Czy do projektu tej uchwały Radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr roboczym 26? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad i porządek uchwał dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 7, a mianowicie sprawozdania z działalności burmistrza miasta Środa Wielkopolska w okresie międzysesyjnym. Państwo Radni takie sprawozdanie otrzymali na piśmie. Czy do tego sprawozdania macie jakieś pytania? Pytań nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie interpelacji i zapytania radnych. Możecie Państwo w tym punkcie oczywiście zgłosić zapytanie bądź złożyć interpelację. Nie ma chętnych. Rozumiem. Do złożenia interpelacji i zapytań. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, a mianowicie punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. I mamy tutaj odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych skierowaną do Pana Radnego Pawła Dopierały, Wiceprzewodniczącego Rady. Może pozwolę sobie odczytać tą odpowiedź. Odpowiadając na pismo numer BR 004-36-2012 z dnia 9 maja 2012 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie informuje, że wniosek dotyczący pogłębienia rowu w ciągu drogi powiatowej numer 3670 w relacji Szlachcin-Nietrzanowo przed Łąkami Nietrzanowskimi uważa za uzasadniony. Ze względu jednak na brak środków finansowych nie możemy zagwarantować wykonania wyżej wymienionych prac w roku bieżącym. Jednocześnie informuje, że zadanie to zostanie uwzględnione do realizacji w latach następnych. Więcej odpowiedzi nie mieliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie punktu 10. Dowolny głos. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos? Jest. Chęć zabrania głosu. Bardzo proszę. Pan Radny Frank. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Mam pytanie. Znaczy tak, w ogóle zacznę może od podziękowania do Pana Burmistrza, do Pana Naczelnika Orłowskiego za zainstalowanie sygnalizacji świetnej na ulicy Zamojskiej. Mam tylko pytanie. Mieszkańcy generalnie naprawdę są bardzo zadowoleni z tego, że tam te światła powstały. Znaczy jeszcze raz pozwolę sobie podziękować, ale mam pytanie, kiedy te światła po prostu zaczną funkcjonować. Techniczne pytanie, bo na razie po prostu wiem, że tutaj stoją, ale nie ma po prostu jeszcze sygnałów dla kierowców. I jeżeli jest na przygłosie, to bardzo dziękuję Panu Staszkowi z Wydziału Ochrony Środowiska, do prostu zjednoczenia dzień przed naszego piastowskiego. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny Wrak. W tym roku nie starczyło pieniędzy już na podłączenie, także energetyka za rok nam podłączy się. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Panem Naczelnikiem na ten temat i właśnie tak poinformował, że Panie Burmistrzu, światło mamy, ale bez prądu i że energetyka nie kwapi się. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, że podłączymy to na własny koszt i Pan Naczelnik zapewniał mnie, że do połowy roku te światła zaczną działać. Tak powiedział ten 2 tygodni, ale załóżmy, że mamy już 5 dzień czerwca. Powiedzmy sobie, że 2 do 3 tygodni powinny być uruchomione. Myślę, że się nie mylę, Panie Naczelniku. Także będą niedługo działać. Już samo to, że stoją, to już na niektórych działa. To dobrze, myślą, że jest awaria, one po prostu jeszcze nie ruszyły. Jedna taka niezbyt może ciekawa, że taka sytuacja jakby związana już z administratorem tej drogi,
związku z tym, że te światła zostały zainstalowane, jedna z tych przejść będzie musiała niestety zostać usunięta. Trzeba przechodzić na drugą stronę. Nie może być te sterowania z tymi światłami tak jakoś na tego typu kategorii drogi. Będzie najwyżej konieczność kilku metrów przejść do tego drugiego. W tym sensie, że na skrzyżowaniu wtedy nie mogą być przejścia z jednej i z drugiej strony. Muszą być, tylko jedno może być. No. Coś za coś po prostu. Tak to niestety jest. No, my nie mamy na to wpływu. Dobrze, że się zgodzili i że te światła z tym radarem tak, bo to chyba jest też systemem ograniczającym pędzących z automatu ewentualnie. Nie wiem, czy tego się nie orientuje. Panie naczelniku, czy to będzie też wymuszone stop, czy nie? Też. Czyli rozumiem, że przejście będzie w tym miejscu. No okej. Okay. No bo może być tak, że się nasze światła są nie przy przejściu. No, także tak 2-3 tygodni powinno to być. Dziękuję. To bardzo dziękuję panie burmistrzu. Przepraszam, że podziękuję. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za to, że nie czekamy z energetyką, działamy jako gmina na rzecz naszych mieszkańców, żeby było po prostu bezpiecznie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Pan radny Węcławek, bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, nie zdążyłem zejść w sprawozdaniu, ale właśnie pytanie inspirowane tutaj tym, co przeczytałem w sprawozdaniu międzysesyjnym. Mamy mieć zamontowane na plaży te pomosty i to mają być pomosty, z tego co rozumiem, troszeczkę innego typu niż te, które były. Tamte jakby... Ja nie pamiętam, jak je zakładali. Ja pamiętam. Wtedy się rodziłem, pan burmistrz pamięta. Przeżyły gdzieś tam około 40 lat. Około 40 lat gdzieś tam. Ty jesteś 72 jestem i wtedy jezioro powstało, więc pewnie pomosty też. Panie burmistrzu, chciałbym w miarę możliwości uzyskać informację pomosty tej technologii, na jak długi czas okres żywotności są przewidziane. Czy one będą równie długo, czy będzie trzeba je wcześniej wymieniać. Po prostu jak długo jest zapewniana przez producenta, czy też przez innych użytkowników zaobserwowana żywotność tego typu pomostów. Chciałbym taką informację uzyskać w pewnej możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ta informacja może być udzielona teraz? Panie Przewodniczący, Sugarada, Szanowni Państwo, można odpowiedzieć w ten sposób, że zasadniczo nie ma limitu czasowego. Są to urządzenia, które ta firma wyprodukowała, one wszystkie do tej pory służą. Myślę, że najstarsze egzemplarze już mają po kilkanaście lat. Zależy to w dużym stopniu od konserwacji, od dbania o to, bo wiadomo, że nasze pomosty na dobrą sprawę też już, jak przyszedłem, zostałem burmistrzem na dobrą sprawę, już nie spełniały żadnych wymogów. No, taka reanimacja wtedy nastąpiła. Pompowaliśmy te kilkadziesiąt tysięcy i cyklicznie co roku po kilka tysięcy na to konserwowanie. One już po prostu naprawdę nie bardzo wytrzymywały. Sądzę, że okres eksploatacji nie będzie krótszy niż tych, które są, a sądzę, że ze względu na to, że one są troszeczkę inaczej skonstruowane i zabezpieczone przeciw korozyjnie, szansa na to, że one będą nawet dłużej nam służyły, jest pokaźna. Informuję Wysoką Radę, że oczywiście to jest pierwszy etap. Drugim etapem będzie wybudowanie jak gdyby zwieńczenia, w tym sensie, że połączenia też w taką literę U, patrząc od jeziora w kierunku plaży. Drugim takim elementem, który chciałbym zainstalować podobnej technologii, to będzie most przez nasze jezioro w jakimś miejscu, już tam za widnokręgiem, tak, gdzie będzie to niezbyt daleko, z jakimś mostem takim, który by umożliwiał przepływanie łódeczek, kajaków, tu niegdzieś innych motorówek w ramach tej organizacji, mam nadzieję, koncepcji ścieżek rowerowych, które się, myślę, w niedalekiej przyszłości zaczną pojawiać. Ja chciałem poinformować, proszę państwa, że tutaj, jak już jestem przy głosie, pozwolę sobie może odbiec od tego tematu, ale on jest zbliżony do zagadnienia
zlecenia pod tytułem zagospodarowanie terenu i obszaru wokół naszego zbiornika. Chodzi konkretnie o ścieżki rowerowe. Proszę Państwa, stwierdziliśmy, że w tym roku i tak nie uda nam się zasadniczo zrobić jakiegoś konkretnego materialnego kroków w tej dziedzinie, dlatego sądzę, że myślę, że postaramy się tak zrobić, ażeby do przyszłego roku ujrzała światło dzienne koncepcja tej ścieżki, uwzględniająca przede wszystkim kształtowanie tego terenu, bo jak wiecie Państwo, będzie trzeba dobudować część nadbrzeża, ponieważ brakuje na odcinkach dwóch, trzech. Brakuje po prostu przejścia, a nie wyobrażam sobie, żeby ta ścieżka łączyła się z na przykład drogą, po której jeżdżą pojazdy i samochody i inne urządzenia. Także będzie to wymagało dużo większego zaangażowania też środków, ale sądzę, że będzie nas na to stać. Zobaczymy oczywiście, co kosztowizna pokaże. Chcę, żeby ta koncepcja była przede wszystkim uzgadniana i to musi być tak zrobione z właścicielem akwenu. Częściowo jest ten naszą własnością, ale większość, właściwie lwia część tego terenu jest we władaniu i w administracji zarządu spółek wodnych. Natomiast opiekunem i na dobrą sprawę takim zastępczym administratorem akwenu są koledzy wędkarze i oni również bardzo mocno podkreślają, że muszą w tym procesie uczestniczyć, ponieważ nie chcą doprowadzić do stanu, że te rowery będą im jeździły po tych miejscach, które oni tam się zbliżają. I stwierdziłem, że może przyłóżmy się właśnie od tej strony, bo to jest dosyć duży zakres pracy dotyczący właśnie tych spraw formalnych do załatwienia. Uważam, że trzeba to z rozwagą zrobić. I jeżeli już podejmiemy decyzję, że to wykonujemy, sądzę, że będzie potrzeba, myślę, kilkuset tysięcy złotych. To taki będzie zakres tego działania. Oczywiście nie w żadnej technologii utwardzenia. Nie zakładam utwardzenia takiego permanentnego w technologii bitumicznej, czyli tu niegdzie szkostki. Uważam, że dobrze zrobiona nawierzchnia, już taki delikatny przykład mamy, zjazd z naszego placu przy restauracji. Jest zrobiony w takiej technologii kamiennej, na szerokości około 3 metrów, drobnego kamienia. I żeby dobrze po prostu w ten sposób to wyruszenie. Jest, można już zobaczyć, jest takie, można powiedzieć, pierwsze 100 metrów, no pierwsze 100 metrów. Częściowo ta ścieżka rowerowa będzie wiodła, jak gdyby rozumiem, też przez ten odcinek tutaj od tamy do tego naszego placu na górze, czyli już jest jak gdyby zrobiona. Natomiast ta dalsza część zrobimy w takiej technologii wykorytowania ziemi, uwałowania, wyrównania i zrobienia w takiej technologii właśnie drobnym kamieniem. Będzie sprzyjało zarówno środowisku, rowerki pięknie, piesi, biegacze inni będą mogli korzystać. Sądzę, że przyda nam się to nie tylko w celach rekreacyjnych i mieszkańcom, którzy już teraz połączeni z tą nową częścią obwodnicy. Przepraszam, będzie oczywiście założone połączenie z tą ścieżką pieszo-rowerową. Powstanie taki piękny ring. Dojazd do ulicy Wrzesińskiej, a tutaj ta koncepcja połączenia takim pieszociągiem z rondem Jana Pawła II, czy przy ulicy Niedziałkowskiego. Taki powstanie wielokilometrowy przez miasto ciąg pieszo-rowerowy. Myślę, że doczekamy się w ciągu roku do dwóch góra tych wszystkich rozwiązań. Będzie to bardzo piękne
rozwiązanie, jeżeli jesteśmy przy rowerach. Rozmawiałem dzisiaj z panem starostą. Nie wspominam, że z panem naczelnikiem rozmawialiśmy też o stojakach na rowery, żeby też się pojawiły nad jeziorem. Jesteś po rozmowie z panem starostą w sprawie wywierania wpływu, albo może tak inaczej mówiąc, polobowania w Zarządzie Dróg Krajowych, ponieważ cokolwiek by się nie działo, to prawdopodobnie kolej wąskotorowa straci jak gdyby prawo bytu, w tym sensie, że nikt nas nie odetnie od tej, bez naszej zgody, nas, starostwa, bo oni są administratorami, zarządzają, od drogi łączącej Zaniemyśl ze Środą koleją wąskotorową. Jest to w projekcie uwzględnione, że ma nad tą koleją przechodzić wiadukt. Dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugie. No, tak to jest zaprojektowane, jest uwzględnione, że to torowisko, że ten pociąg ma tam jechać. I tak oczywiście stwierdziliśmy, że chyba taką przedstawiłem propozycję i koncepcję, żeby zrobić łuk nawracający tej kolei na tym terenie przed 11. Natomiast w ramach tego, ażeby Zarząd tych Dróg Krajowych i Autostrad, który i tak się będzie borykał z ogromnymi problemami finansowymi, ażeby zafundował albo zaprojektował właśnie kładkę taką, no przypuśćmy takiej technologii, podobnej jak się jedzie przez gątki, jest taka kładka dla właśnie rowerów, i zrobił tą ścieżkę rowerową profesjonalnie do Zaniemyśla i tutaj przez Środę. Myślę, że to byłoby piękne rozwiązanie. Nie sądzę, żeby realizacja tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o samą budowę kładki, udała się wcześniej. Mamy problem tego typu, że gdybyśmy teraz zrobili taki ruch, ażebyśmy sami zrezygnowali z tego torowiska, no to potraktowano by, że już sprawy nie ma, już traktujemy, że ten nic już nie musimy robić i na dobrą sprawę o kładce nad 11 moglibyśmy zapomnieć, także nawet gdyby powstało takie odbicie i zrobilibyśmy tą nawrotkę kolejową z tych torów, to chcemy zostawić ten przejazd, bo on jest używany, on funkcjonuje, ażeby nie było takiej pokusy dla Zarządu Dróg Krajowych, ażeby po prostu nas skreślić z tego. Co i za coś. Myślę, że jest to do przemyślenia taki pomysł, ale wybiegający trochę w przyszłość. Byłaby możliwość połączenia, wybudowania być może wtedy tej ścieżki również po jednej ze stron tej drogi, żeby połączyć na przykład z ulicą Bejkana przez ulicę Kościuszki i fajnie włączyć się w ten naszą tą nową obwodnicę. Nie wiem, czy jest uwzględniany w projekcie, tego nie pamiętam, tej nowej obwodnicy, którą projektujemy zrealizować razem ze starostwem powiatowym, tej obwodnicy łączącej ulicę Wrześnicką z ulicą Kurnicką. Jeżeli tam nie ma takiego czegoś, to ze względów prawdopodobnie na warunki finansowe, ale być może będzie można, myśląc o przyszłości, uwzględnić ewentualnie też rozbudowę tego. Ale wracając tutaj do tego stricte pytania, które pan zadał, pomosty wytrzymają, panie radny i pana wnuki jeszcze na pewno będą z nich korzystać. Mam nadzieję, że jezioro będzie cały czas spełniało wymogi sanitarne do tego, żeby mogło być używane. Jak widzimy, proszę państwa, jezioro, o które rada zabezpieczała środki i burmistrz z panem dyrektorem tutaj starają się co roku coś poprawiać. Jednym z tych elementów będzie też ewentualne powstanie i rozwijanie może w przyszłości jakiegoś takiego placu kampingowo-namiotowego, być może wybudowanie też jakichś takich domków technologii, jakichś drewnianych takich, żeby mogli się ewentualni turyści, czy też rzadziani, którzy mogliby tam sobie
z tego korzystać. Wszystko jest przed nami, ale chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że ten zbiornik i to wszystko tam podnieśliśmy standardy i wyposażenie, służy między innymi organizacji zawodów, które w tym tygodniu się odbędą, triatlonu, na który mamy rekordową liczbę zgłoszeń. Musieliśmy ograniczyć liczbę ewentualnych chętnych z względów już logistyczno-organizacyjnych. Później w ciągu 3 tygodni odbędzie się tradycyjnie już 7 maraton pływacki. Także, panie radne, one powinny wytrzymać. Jest to specjalna technologia, zarówno jeżeli chodzi o sprawy ślusarstwo stalowe, galwaniczne. Druga sprawa, że też odpowiednia jakość tego odeskowania, drewno specjalnie impregnowane, ciśnieniowe, etc. Tam dosyć takie duże złożone, że ono ma też spory resurs. Ale tak powiedziałem, nic nie jest wieczne, będziemy musieli jak najbardziej się temu przyglądać i o to dbać. Dziękuję bardzo. Przepraszam za trochę długą wypowiedź, ale odpowiedziałem też na kilka może innych pytań, które wypadły. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych chce zabrać? Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji, chciałbym prosić o służby porządkowe miasta, o uporządkowanie terenu na Bagnach Świeckich, bo już tak sobie tutaj o tej turystyce rozmawiamy. Tam w tym miejscu, które udało się w ubiegłej kadencji przygotować, te ławki, które są tutaj za przejazdem kolejowym, to jest taki punkt, w którym no często tam jakieś wycieczki piesze, rodzinne, takie tematy, które się zdarzają w niedzielę, mają okazję się zatrzymać i jakiś posiłek spożyć, czy coś, czy tam czy się czegoś napić, powiedzmy. I szanowni Państwo, jest bałagan tam i chciałbym po prostu prosić o to, żeby to miejsce uporządkować, bo jest to jednak wizytówka naszego miasta. Na Bagnach Świeckich chciałem Państwu powiedzieć, że coraz więcej ludzi wybiera się rowerami na wycieczki rowerowe. Warto pewnie będzie pomyśleć w przyszłości o tym, żeby tam też ścieżkę rowerową zrobić, niekoniecznie utwardzoną. Wystarczy być może jakiś znak postawić, żeby po prostu ten ruch rowerowy można było tamtędy puścić. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie sejmików naszych średzkich, które już mamy za sobą, szanowni Państwo. Mam bardzo wiele takich przychylnych opinii odnośnie tej imprezy. Wyszła cała impreza bardzo dobrze. Naprawdę ludzie z różnych części nie... Pokażę. Jako całościowo, tak? Mówimy... Szanowni Państwo, mówię o całości oczywiście, o całości tych imprez, tego cyklu imprez kulturalnych. Naprawdę dochodzą mi głosy z różnych części, nie tylko naszego powiatu, że bardzo fajnie to wypadło. W tym roku naprawdę wyjątkowo ta impreza się udała, być może poprzez to, że została promowana w Telewizji Polskiej. Mieliście pewnie Państwo gdzieś tam okazję obejrzeć ten program i naprawdę odbiła się szerokim echem. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do punktu 11. Zamykam 22. sesję Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskim.